przed wami, moi drodzy. Joanna Kulik, proszę bardzo. Akademia Sztuk Przepięknych. Witam serdecznie, możesz się przytulić. To było tulenie dwojga osób. Siadaj. Marcin Cejrowski będzie prowadził rozmowę. Dzień dobry. Jasiu, miałeś bardzo miło powiedzieć. Nie, strasznie się cieszę w ogóle. Brawo, brawo, drodzy. Teraz się tak, ja tak dziwnie powiem, przytulę. Nie zachowują dystansu społecznego. A ja miałam testy robione, na razie jest wszystko w porządku. Także że, słuchaj, oglądają nas i oglądają ciebie. Szwajcaria, Słowenia to są nowe kraje. Korea Południowa, Brazylia, Włochy, Chorwacja, Rosja, Kanada, Afganistan, Polska, baza wojskowa, Kandaharze. Polska, Niemcy, Hiszpania, Irlandia, Wielka Brytania, Islandia, USA, Chile, Francja, Węgry, Czechy, Belgia, Australia, Chiny, Tajlandia. Też nie koniec. Norwegia, Szwecja, Dania, Jordania, Nowa Zelandia, Holandia, Słowacja, Austria, Norwegia, Polska Stacja Polarna, Svalbard mają co robić wreszcie w polskiej bazie polarnej. Przed wami przepiękna, którą spotkałem przypadkowo, robiąc zdjęcia. Ja pojechałem zrobić zdjęcie, obok mnie siedziała kobieta w papilotach i tak się przyjrzałem, mówię, nie wierzę, nie wierzę. Wpadłabyś do nas. Tak, ja dostałam prezent dla Jasi od ciebie, to było tak wzruszające. A, dałem puzzle, tak. Puzzle dostał, tak? Tak, bardzo dziękuję. Udało się złożyć? No jeszcze za mały, ale próbuję. Spróbujemy, jak mama pomoże. Bardzo wzruszyłam. Zostawiam was, Joanna Kulik. Jurek Owsiak. Brawo, brawo, brawo. Jasiu, dzień dobry. Dzień już dobry. Przegadaliśmy się trochę w twojej garderobie. Powiedziałam, że nie chcę znać pytań, bo nie będę spontaniczna, więc może być tak dzisiaj różnie. Drodzy, kochani, widzowie, wy, którzy jesteście tutaj w studio, Joanno, to jest w ogóle fantastyczna sprawa, że trwa Akademia Sztuk Przepięknych i że mamy takich gości. Już za chwilę będę mógł zadawać Joannie pytania, ale pamiętajcie, że to jest przede wszystkim czas dla was. Więc pytania tutaj na miejscu bardzo mile widziane i też chciałbym poprosić was, żebyście wy przed ekranami komputerów również zadawali pytania Joanny, nie? Czekamy na nie, Jasia czeka na nie. I tak chciałbym zacząć trochę może filozoficznie. No ja jestem też wzruszona, że w ogóle jest ten kontakt mimo wszystko taki bezpośredni, że tu siedzicie, że mówię, że aż się stęskniłam za taką rozmową, bo w sumie w trakcie COVID to wszystko było totalnie online, ale też online też jesteśmy, więc to jest wspaniałe, ale dawno nie byłam na takim spotkaniu i to jest jakieś takie ciepłe i takie, nie wiem, dziwne. Człowiek tak zdziczał, jakby gdzieś coś takiego się trochę stało. Jesteśmy dzikusami, to prawda, ale czy to nie jest wspaniałe, że dobre rzeczy trwają mimo przeszkód, więc wielkie brawa dla Jurka. Brawa, za naprawdę. To, że jesteśmy tutaj, że jest ciągłość i że Akademia Sztuk Przepięknych trwa. Drodzy, droga Joanno, życie to podróż, wiadomo. Trochę banał, klisze i wszyscy mówimy, że życie jest jak podróż. To prawda, bo jest. Napotykamy różne osoby, zatrzymujemy się na niektórych przystankach, wracamy później do pociągu, czasami zmieniamy tę drogę. Myślę sobie, że szalenie istotną kwestią jest to, co znajduje się w naszym bagażu, w naszym plecaku, w którym przez życie idziemy. Gdybyś mogła dzisiaj z perspektywy tego, co wydarzyło się w twoim życiu zawodowym, ale także prywatnym, spakować ten plecak raz jeszcze, jakie, w cudzysłowie, narzędzia w kontekście cech charakteru, ale też może przyjaciół, znalazłyby się w tym twoim plecaku? No tak wprost i tak może nie filozoficznie, no to tak trochę upraszczam w życiu, bo jak się ma małe dziecko i w ogóle byłam osobą, która ciągle wszystko gubi, okulary, buty nawet potrafiłam zgubić, więc generalnie tak strasznie wszystko gubię, że jak jest się z małym dzieckiem, to już jest jakiś ilość tych rzeczy, no to jest jakiś, nie wiem, koszmar. W sensie to wszystko zapamiętać, butelki, tu wózek, tu moje ubrania, tu cały czas jest jakiś telefon, trzeba zmienić tą sytuację, być w innym miejscu. Czyli dobra organizacja. Dobra organizacja. Więc teraz opatentowałam taki patent, że wszystko podpisuję, czyli kupiłam sobie plaster taki w aptece, taki biały i czarnym długopisem podpisuję wszystko, czyli po prostu na konkretnych miejscach, bo żyję trochę teraz na kartonach, bo żeśmy się przeprowadzili, więc wszystko podpisuję, co gdzie się znajduje. Czyli porządek, czyli klar i porządek. Wszystko ma swoje miejsce. I szybkie zapakowanie, tak, żeby potem móc jak przy zmęczeniu odłożyć to na miejsce, ale ja ciągle zmieniam te miejsca, więc nie mogę się sama ze sobą połapać, więc podpisuję. Wtedy widzę, jest podpisane, odkładam tu. Ale jeżeli chodzi o walizkę, no to już się bardzo szybko potrafię spakować. 15 minut i to jest taki albo system dwudniowy, albo system tygodniowy, więc
Więc na przykład teraz jak wyjecham na dwa dni, żeby przygotować scenariusz, to wziąłam tam piżamę, 3 pary jeansów, t-shirty, scenariusz, jakieś podstawowe kosmetyki, pakuję się, zasuwam i jadę. A wyobraź sobie, że to jest taki plecak uszyty z chmur, z marzeń, z cech charakteru. Na co byś postawiła w kontekście wagi tego plecaka? Na przyjaźń, na odwagę, na marzenia? Na marzenia, na przyjaźń i na właściwych ludzi, którzy są wokół ciebie, czyli trochę na takim tworzeniu wioski wsparcia, czyli nie wiem, jak dużo podróżujesz, przemieszczasz się, zmieniasz, poznajesz kulturę, to fajnie jest poznawać i bratać się z ludźmi, którzy mówią w podobnym języku, tam nie chodzi, że język polski, ale chodzi o, że czują podobnie. Mówisz, że masz to wsparcie, podobnej energii, wibracji. A czasami też innej energii, bo czasami jak są ludzie zbyt tacy sami, no to też jest dużo nerwów. Właśnie fajnie jakby czasami też poznawać ludzi, którzy są inni niż ty, a dają ci to wsparcie, więc przede wszystkim na człowieka bym stawiała, na przyjaźń. Czyli dochodzimy też do takiego punktu, że warto budować koalicję w życiu. Warto, takie wspierające po prostu, wybierać dobrze ludzi, czyli otaczać się tymi, którzy cię wspierają i dawać to wsparcie innym. Czy warto wybierać takich ludzi, którzy zapewniają tobie komfort, wprowadzają cię w strefę komfortu, czy może wręcz przeciwnie, warto otaczać się takimi, którzy wybijają cię ze strefy komfortu? Ja na przykład w trakcie tego serialu Diet, jak byłam 6 miesięcy na planie w Paryżu z bardzo z małym dzieckiem, to ciągle tylko tam słyszałam, bo mieliśmy taką właśnie Deni, która nas przygotowała do ról wszystkich aktorów francuskich, amerykańskich, mnie, ja byłam jedyną osobą z Polski, to ona ciągle, jak już miałam takie doły i płakałam, mówię, nie, to jest nie do udźwignięcia, to ona mówi, wszyscy w tym serialu przekraczają jakąś strefę komfortu, że muszą przekroczyć tą taką, że dla każdego coś jest trudnego, dla muzyków, że grają jako aktorzy, dlatego, że mieszkają w obcym kraju, że nie mogą się skomunikować, wszystko było jakąś trudnością, tylko każdy miał trudność na innej jakby płaszczyźnie. Więc to było ekstremalnie trudne, ale słysząc to, że przekraczając to wejdziesz w jakiś inny wymiar, który może być dla ciebie rozwijający, było takim światełkiem w tunelu i faktycznie jak to się skończyło, no to następuje taki rodzaj udało się, dałam się, radę. Ale tak. To też cię buduje, wzbogaca. Wzbogaca, ale też pokazuje, że się ma ograniczony zasób energetyczny, że czasami nie dasz rady wszystkiego, znaczy dasz, ale jest jakiś limit też sił. Myślę sobie, że ja no nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, nie wiem, czy wy się z nami zgodzicie. Z mojej perspektywy, moim zdaniem, wychodzenie poza strefę komfortu jest kluczową kwestią w życiu, ponieważ związane jest to w dużej mierze z odwagą i z tym, żeby... Pokonaniem lęku jakiegoś też. Dokładnie tak. Tym, żeby odważnie sięgać o to, co jest nam w duszy zapisane i co nam w duszy gra. Więc chyba warto zacząć przede wszystkim od tego, żeby zastanowić się, co jest nasze, która droga jest nasza. Tak. Czy się mylę? To już wiesz co, ja miałam tak na przykład, jak sobie o tym przypomnę, że miałam datę wyznaczoną jakby porodu Jaśka i dostałam zaproszenie na ten casting z Glennem Ballardem. Mówię, kurde, ludzie od Michaela Jacksona, od Chrisiego Jonesa, co za akcja? Muszę coś tam wyjść, coś zrobić. I tak kroczyłam po tych, ale jak ja tam wskoczyłam, wolałam przyjść do... No tam wiem, proszę coś tu zaśpiewać. Zaczęłam śpiewać. Mówiłam, a czy pani przygotuje 14 piosenek po angielsku? Oczywiście, wszystko zrobię. Ja po prostu potem jak tak siedziałam z tym małym dzieckiem takim urodzonym, mówię, tak Jezu, kiedy to w ogóle przygotuję? Nagle tu... Ja mówię, co ja w ogóle, ale że po prostu tak mi zależało, że czasem takie trochę głupoty nawet powiedziałam, ale jakoś tak, no tak chciałam bardzo i w ogóle to samo spotkanie z nimi, to było jakimś moim wielkim marzeniem, więc po prostu tam dałam z siebie wszystko, no i potem trzeba było to wykonać, ale chodzi o to, że no jest ta odwaga, że jakoś to będzie, no. Wiesz co, ja mam ciarki, wyobraź sobie, włosy mi stanęły dęba, wiesz dlaczego? Bo moje pierwsze spotkanie z tobą to była szansa na sukces lata temu, gdzie występowałaś, potem to był zresztą idol. Tutaj z Jurkiem występowaliśmy. Aśka. W jakimś koncercie zawsze była ta energia, zawsze było to światło, zawsze, wiesz, ja jak sobie myślałem, Joanna Kuli, myślałem, o, wielki apetyt na życie, wielki apetyt na przygodę, wielki apetyt i chęć na to, żeby zdobywać, sprawdzać się i podbijać kolejne rejony. I sobie pomyślałem, jak to będzie z Joanną, kiedy Joanna urodzi dziecko. I teraz już wiem, że po prostu ty masz 2 razy więcej energii. Naprawdę. No naprawdę. Nie zrobiłaś sobie żadnej przerwy. Idziesz do przodu, idziesz jak po swoje, podbijasz, jesteś fantastycznie w formie. Chociaż COVID był taką dobrą przerwą. Mówię to jakby tak trochę w przenośni, bo to nie jest dobre, że jest, ale to spowodowało, że wymusiło na wszystkich zatrzymanie i te 2 miesiące to było dla mnie taki...
totalne jakieś odcięcie się od bodźców i to był plus tego COVID-u. Wracając do początku naszej rozmowy, w którym etapie podróży przez życie ty dzisiaj jesteś? Na jakim etapie? No na takiej jakiejś wielkiej niewiadomej, bo uczę się tego, co jest strasznie ciężkie dla mnie. Bo jestem z osobą taką jednak, z takimi cechami perfekcjonizmu, jak jestem na planie i budowania ról. A jak się pojawia mały człowiek, to jest w ogóle cecha tragiczna na życie, bo nie jesteś w stanie zaplanować nic i czasami się męczę, ale ostatnio stwierdziłam, że trzeba się po prostu wyluzować. To jest kontrola. Puścić, tak, tragiczna kontrola. Lubisz mieć kontrolę. Tragedia. Nienawidzę tego. Po prostu zaczęłam pewnych cech nienawidzić u siebie, które sprawdzają się bardzo dobrze w moim zawodzie. I teraz tak to przeskakiwanie z tego świata w jakby totalny chaos, obserwacje, wyluzowanie w to, że trzeba tą kontrolę trzymać na planie i być perfekcyjnym, żeby wybudować rolę, to są tak sprzeczne rzeczy, że trochę są nie do pogodzenia. Więc trzeba po prostu, nie wiem, jakoś... Let go. Już wymyśliłam, po prostu zacznę się wspinać. Zacznę się wspinać i pójdę w jakiś sport ekstremalny i może to mnie uleczy. Czy był taki moment, kiedy ty czułaś się... Zanim zadam to pytanie, jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć. Wiesz, jesteś dobrem narodowym, bo też po części leczysz kompleksy nasz Polaków. Nie tyle kompleksy, ile pokazujesz, że tak, możemy. Możemy mierzyć wysoko, możemy szybować jak najwyżej, jeszcze wyżej. I nie ma tak naprawdę granic i nie ma tego, że coś jest niemożliwe. Myślę, że w dużej mierze przekraczasz dla wielu osób, które cię oglądają teraz, czy to w internecie, czy tutaj na miejscu, jesteś żywym świadectwem, że można, nie rezygnując z siebie, podbijać świat. Ja ci dziękuję za te słowa i myślę o tym, co do mnie mówisz, ale to wynikało z takiej złości trochę, bo jest coś takiego w tym ten świat trochę na złość, na zasadzie, a ja mam udowodnię, ja wam pokażę. Nawet nie, że udowodnię, tylko chodzi nawet o to, o kompleksach, o których mówisz. No każdy ma kompleks, ja też mam jakieś kompleksy, tylko chodzi, jak z tym dyskutować. Nieraz sobie mówię, no masz jakiś kompleks. Jak z tym wygrywać też. Jak to, co to jest ten kompleks? Czemu masz ten kompleks? Nie lubię tego w ogóle słowa kompleks, więc sobie na przykład w głowie wytłumaczyłam, jaki jest twój słaby punkt. I zrozumiałam jedną rzecz, że takie narzekanie, mówienie, że nie dasz rady, powoduje, że faktycznie nie dasz rady. Przy czym okazuje się, że nawet cała ta kampania Oscarowa, jedziesz tam i co słyszysz? Słyszysz, że to, co robisz, znaczy, że jest pełen podziw nawet do samej sytuacji, że jesteś w stanie tą kampanię przeprowadzić po angielsku, bo jak miałam taki panel a propos kina niezależnego i tam byli sami aktorzy anglojęzyczni i pamiętam, że jeden mówi tak do mnie, Boże, jak ja bym sobie miał teraz wyobrazić, że siedzę z 8 aktorami polskimi i po polsku mam mówić o niezależnym kinie europejskim, to mówię, bym uciekł. I nagle jakby ten podziw też do Amerykanów, że mówisz w obcym języku, że przelatujesz, że realizujesz tą kampanię, chociaż tam jest tak wszystko strasznie oczywiście wymyślone, oni ci ułatwiają możliwie wszystko, oni ci ułatwiają tak, że tu nie ma takich ułatwień, bo tam tylko, żeby ci uprościć. Jak ci jest jakieś pytanie trudne, no to tak wymyślimy, żeby było łatwiej. Potem ci obserwują, jak z czym sobie radzisz, z czym nie, no to kolejny Q&A jest trochę prostszy, żeby ogólnie upraszczają, więc właściwie wychodzą ci naprzeciw z czymś, więc ty myślisz, kurde, my jako Polacy jesteśmy zaprawieni nieprawdopodobnie. Boja. My mamy wszystkie cechy, które powodują, że możemy wszystko osiągnąć, tylko jedynym ograniczeniem jest brak wiary siebie, który z różnych elementów wynika. To jest w sumie ciężar, który cię przygniata, czyli coś, co sobie wyobrażasz, nie coś, co jest. Mnie coś, to zawsze wkurzało po prostu. Coś, co sprowadzamy, drodzy, sami sobie na głowę, bo to, co nas ogranicza w dużej mierze, najczęściej, to jesteśmy my sami. Sami, tak, my tak. Sobie stawiamy granice. I coś, co tam słyszymy jakby z pokoleń na pokolenie, że jakieś takie właśnie kompleksy, bo zawsze tak się, o Jezu, to ty tam z granicę, oj, nie wychylaj to gdzie, się, tam, oj, coś spokojnie, tam, Boże, oj, bezpiecznie. Tam, jakieś takie, no i jest to w głowie, a to w sumie nie jest nasz głos, nie? Bo nasz głos jest trochę, no tylko trzeba rzeczywiście powiedzieć sobie, dobra, zobaczymy. Ja podeszłam do tego tak, że obserwuję, uczę się i podchodzę zadaniowo, ale wiadomo, że stresowałam się czasami, ale paradoksalnie to jest dziwne, mam taki charakter, że czasami mnie proste rzeczy w życiu denerwują i one mnie utrudniają mi, no, na przykład, że nie mogę wyjść z domu, że gubię wszystko, to jest w stanie mnie bardziej wyprowadzić z równowagi, niż nie wiem, jestem na kampanii Oscarowej, siedzę i mam na coś odpowiedzieć, bo w tym mi to nie sprawia mi problemu, ale życie mi czasami sprawia problem. Drodzy, to jest czas na pytania od was. Może zaczniemy od widzów, którzy są na miejscu w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. Czy ktoś miałby ochotę
zadać pytanie Joannie. Proszę, ręka w górę i... No, tak nie krępujcie się. No. Nie krępujcie się. Odwagi, odwagi. Myślę, że jest cała masa wątków, które możemy poruszyć. Czy mamy pytanie od internautów? Oczywiście, że mamy pytanie od internautów. Poproszę. Jako pierwsze chcielibyśmy zadać pytanie od mBanku. O! Woli pani uznanie za swoją pracę w formie nagród filmowych, czy w formie braw publiczności może? Ja myślę, że chyba obie rzeczy są bardzo ważne, bo brawa czy takie uznanie publiczności, no to jest taki sygnał, że ktoś śledzi, ogląda, lubi twoją twórczość, a nagrody dają jakieś takie poczucie często, zwłaszcza osadzenia też, że ktoś z branży docenia cię, ktoś, kto się bardzo dobrze zna na tym, jakby zauważa to w taki sposób artystyczny i przyznaje ci tą nagrodę, więc to też na pewno tak wzmacnia poczucie wartości i siły i czasami tej pracy, którą się w to wkłada, że to jest docenione, więc myślę, że te dwie sfery pracują na siebie, ja publiczność. Myślę, że to jest bardzo fajne pytanie, bo jest to pytanie związane z uznaniem, a uznanie jest niczym innym jak wymianą energii. I z jednej strony, jeśli podoba się widzom, wspaniale, ponieważ no pod koniec dnia wydaje mi się, że uprawiasz taki zawód, że przede wszystkim jesteś dla ludzi, dla drugiego człowieka i ta świadomość, że mu się podobało i że chce więcej, jest chyba największym sukcesem, jaki można sobie wyobrazić. Też tak mi się wydaje, bo to jest w sumie, chociaż zdarza się też, że trzeba wziąć pod uwagę, że nie podoba się też niektórym to co robisz, to jako aktor musisz wiedzieć, że dajesz siebie wszystko, no ale z powodu tego, że różnie jesteś odbierana, różni ludzie mają gust, jedni lubią to, tamto, w taki sposób ciebie winny, też trzeba to przyjąć na klatę, ale to, w jaki sposób w ogóle Zimna Wojna i moja twórczość została odebrana przez publiczność, jest dla mnie wzruszające, bo widzę, że to dla ludzi było ważne i wszystkie trudne momenty w mojej pracy są lżejsze, bo widzisz, że ludzie to doceniają i widać to na ekranie. To jest taka największa nagroda. Ludzie doceniają, ale też wydaje mi się, że bardzo dużo osób cię supportuje i tobie szalenie kibicuje. Tak, to czuję bardzo, czuję. No, z jednej strony dajesz wszystko publiczności, z drugiej strony są momenty, kiedy pewnie chciałabyś być nierozpoznawalna, a wraz z sukcesem idzie rozpoznawalność. No jest to taka presja, taki sukces trochę, bo to jest tak, że on ma dużo pozytywnych aspektów, ale ma też negatywne, że jeszcze człowiek sobie jeszcze większą sam presję czasami na siebie narzuca i poradzenie sobie z tą presją jest takie dziwne, bo ja mam taką naturę, że wszystkim wszystko oddam, wszystko bym oddała. A to jest też tak, że musisz coś dla siebie zachować i też Pewne rozdawnictwo. Także energetyczne. Wszystko. Także się spalę, potem muszę się składać, ale no wiadomo, że teraz muszę trochę szanować tą energię, bo jeszcze mam tą małą istotę, więc tu się uczę jakby, jak tu gospodarować tym, żeby dawać siebie innym, bo taka jestem, a z drugiej strony oszczędzić siebie dla siebie. To tego nie umiem za bardzo. To jest, nie wiem, czy się nauczę, właśnie może to jest, chyba kwestia, słuchaj, stawiania granic, tak. Chociażby w kontekście takiego funkcjonowania w życiu. No nie zawsze chyba masz ochotę rozmawiać ze wszystkimi, czasem którzy jest tak, że z tobą to znaczy, rozmawiać. W ogóle jestem przyzwyczajona do dużych rodzin i zawsze było dużo gadania, zawsze było dużo no ludzi, tak, więc ja się czuję dobrze w ogóle w tym takim chaosie, ale są takie momenty, że nie chcę rozmawiać, tylko u mnie się coś takiego dzieje, że ja jeszcze więcej będę gadać, więc najlepiej jest po prostu się wyciąć, wyjechać gdzieś sama ze sobą, bo wtedy jak jesteś sama ze sobą, to nikt nie może do ciebie mówić, chyba że do kogoś zadzwonisz. W związku z czym miałbym takie patenty, że wyłączam telefon, słuchaj, potem zostawiam go w pokoju, idę gdzieś, żeby naprawdę pobyć swoimi myślami i wtedy to Joanna, mnie leczy. Joanna, z drugiej strony nie wiadomo, co trudniejsze, czy być samemu ze sobą, ze swoimi myślami, uprawiać no wewnętrzny tak? dialog swoim jestestwem, swoim wnętrzem. Tak. To nie zawsze musi być miłe. Nie zawsze. Ale przynajmniej wśród ludzi. Tak, albo na przykład robię takie patenty, już mnie tak nerwy roznoszą, to siadam i piszę na kartkach, piszę, potem wyrzucam, piszę i tak się uspokajam, bo ja mam kłopot z takim wyciszeniem po prostu. No bo nie mam takiego charakteru, no ale trzeba się wyciszyć. Słuchaj, patrzę na twoją drogę, patrzę na twoją drogę artystyczną i myślę sobie, że jesteś bardzo rzadkim przypadkiem, kiedy faktycznie ten sukces komercyjny idzie w parze z uznaniem branży. No to jest taka win-win sytuacja. Jesteś podwójną wygraną. Z jednej strony masz absolutny respekt środowiska w bardzo młodym wieku, bo jesteś w dalszym ciągu bardzo młodą kobietą, biorąc pod uwagę liczbę twoich nagród i twoich doświadczeń zawodowych i sukcesów. Jest to absolutnie oszałamiające. Z drugiej strony uwielbia cię publiczność. Masz czasami taki moment, kiedy sobie myślisz, wow, szybko to wszystko się wydarzyło.
Ja takiego momentu to trochę nie mam, bo tak w sumie ta cała moja droga trwa tak ponad 10 lat. Na pewno mam taki moment, że po zimnej wojnie to, co się powydarzało, to było bardzo dużo. To znaczy, to było tak jakby wydarzeń nie na rok, tylko na 3 lata. To tu mam poczucie, że to strasznie zaczęło wtedy pędzić i to się jakoś tak rozpędziło. Ale to jest dziwne, bo raczej mam takie poczucie bycia ze sobą i raczej takiej normalności, ale obserwuję, że to, co się dzieje wokół mnie, trochę się zmieniło, stosunek ludzi, w związku z czym te oczekiwania rosną i jest coś takiego, że masz taką, jak to, co tutaj, co zrobić teraz, no, kto to pociągnąć dalej i takie różne pytania, a potem się, dobra, trzeba życie brać tak jak idzie po prostu i nie analizować, nie snuć zwykłych, za dużych planów za daleko, no bo pewne rzeczy cię zaskakują. No, myślę, że to jest szalenie istotne, żeby z jednej strony faktycznie wiedzieć, dokąd się idzie, ale z drugiej strony nie zapominać o miejscu, w którym człowiek znajduje się tu i teraz. No tym bardziej, że no, to się wydarzyło z tym COVID-em, no to pokazało, że wszystkie plany jakiekolwiek legły w gruzach. Możemy sobie planować, ale myślę też, że o tym, jak bardzo ty jesteś przywiązana do tego tu i teraz, świadczą karteczki, którymi podpisujesz czerwonym, czarnym długopisem. No i to czarnym właśnie musi rzeczy. Być. Słuchaj, czy to znaczy, że skoro tak świetnie poszła ci kwestia związana z macierzyństwem. Fatalnie to ująłem. Ci bardzo dziękuję, bo wiesz, macierzyństwem jest też tak, że człowiek ciągle ma jakieś nieustanne poczucie winy, że gdzieś go za mało, a to jest normalne. I z jaką matką nie rozmawiam, wszystkie to czują, tylko się o tym nie mówi. Mówi się, że jest super, wszystko pięknie. Nie, czasami jest trudno i się ma w cholerę poczucia winy i muszę to zaakceptować. A powiedziałam to głośno, żebym jakoś się poczuła lepiej. No wiesz, poczucie winy też równoznaczne jest ze świadomością, ale patrząc na to z boku, radzisz sobie doskonale, zresztą też młodego zabierasz ze sobą wtedy, kiedy możesz, a starasz się z tego, co rozumiem, robić to bardzo często. Czy to znaczy, że będzie kolejna pociecha? Myślisz o tym? Na razie nie. Okej. Okay. Enough. Karteczek i czarnego długopisu. Tak. To jest, myślę, bardzo też ciekawy wątek w kontekście tego, jak bardzo zmieniło się to, w jaki sposób podchodziliśmy kiedyś w branży do kwestii związanych z dzieckiem, z macierzyństwem, jak bardzo się przewartościowały te kwestie. Czy to podejście za granicą jest inne do podejścia w Polsce w kontekście tego, że dziecko jest mile widziane na planie i dla wszystkich, wydaje mi się, bardzo często poza granicami, jest to oczywista oczywistość? To myślę, że to jest wszędzie tak samo. To jest tylko kwestia tego, że no, jak jest dziecko na planie, to tak naprawdę jest też jakby taka ograniczona ilość czasu, tam jest przerwa obiadowa, czy pomiędzy ujęciami, zależy ile masz scenek. Jak na przykład są sceny, że cały dzień grasz, no to z dzieckiem się spotkasz na obiedzie. Czasami jest tak, że są dwie sceny, przerwa 3 godziny, no to wtedy możesz być dłużej z tym dzieckiem. Chociaż ja miałam tak, moje na razie doświadczenie z Jasiem było tylko w trakcie diety. Ja na przykład sobie bardzo ceniłam sierpień, bo w sierpniu miałam tak, że na przykład miałam plan, transport odbierał mnie o 2:00, wracałam o 2:00 w nocy i wolałam właśnie to, że go nie zabierałam na plan, tylko byłam z nim w domu do południa, potem jechałam na plan, wracałam o 2:00 w nocy, więc nie widziałam go tylko 4 godziny, bo o 20:00 chodził spać i ja sobie dosypiałam do tej 9:00, potem znowu go przejmowałam, więc to była idealna sytuacja, bo ja mam trochę taki charakter, że to mieszanie pracy i macierzyństwa mi tak średnio wychodzi. Wolę jak iść do pracy, to się skupić na pracy, a jak wrócić do domu, to się skupić na macierzyństwie. Że na przykład jak przygotowałam piosenki i miałam jakieś próby, to potrzebowałam na przykład 40 minut, że czy tam Jasiu spał, czy był na spacerze z moją mamą, to wtedy na przykład to robić, bo tak to dziecko, ono chce z tobą przebywać. No to czasami go na rękach mu śpiewałam, czy coś robiłam, ale jednak lubię ten podział taki, że jak idę, to się skupiam tyle, jak wracam, to jestem tu. To ciekawe, co mówisz, bo bardzo często jest tak, że zwlekamy z macierzyństwem albo z tacierzyństwem, w ogóle z tym, że zostajemy rodzicami, nam się wydaje, że to jest po prostu jakiś absolut, z którym będziemy musieli się zmierzyć, po czym aż tu nagle, proszę bardzo, okazuje się, że przychodzi na świat syn. Trzeba się dostosować i się i ludzie dostosowują, daje radę. Tak. I posiłkuje się karteczkami i w ogóle nieprzerwanym organizacją. Snem, no ta organizacja to jest to. Ale na szczęście jak się z rodzicami rozmawia, to wszyscy w sumie to samo przerabiają, więc to jest też naturalne to zmęczenie. Prawdą jest. Czas na kolejne pytanie. Poproszę o kolejne pytanie od internautów. Prosiłbym też, będziesz następny. Tak jest, zaczynam. W takim razie jeszcze jedno pytanie od internautów. I pytanie, serial czy film? Gdzie są większe emocje? I to jest pytanie od Marcina, który napisał.
komentarzu na Film zawsze się ma więcej czasu, więc jest trochę taki i krótszy okres zdjęciowy i bardziej się skupia tak jakby człowiek nad jedną historią. W serialu myślę, że o tyle jest więcej emocji, bo tak jest zawsze czasu za mało, mniej niż w filmie i okres zdjęciowy też jest dłuższy, no tak jak na przykład no sześciomiesięczny, nie miesięczny zdjęciowy, więc na pewno serial w takiej fazie organizacyjnej jest dłuższą historią i zależy jaki. Ten na przykład mój ostatni rodził dużo emocji, było też, bo są zawsze kilku reżyserów, jest nie jeden, więc żywasz się jednym, potem musisz go pozostawić, żyć się z drugim, potem go pozostawić, żyć się z trzecim. Inną estetykę i energię. Inną estetykę, inną energię, więc to jest o wiele emocjonalnie tak jakby wyczerpujące, bo jest dłużej po prostu i ta historia trwa dłużej i ten okres zdjęciowy trwa dłużej. Więc jeżeli miałabym tak porównywać, to filmy o tyle bardziej wolę kręcić, bo jest więcej czasu na przygotowania i trochę inny rodzaj koncentracji jest na planie, mi bliższy. A gdybym cię tak krótko zapytał w kontekście warsztatu, co jest lepsze dla aktora w kontekście Dla mnie łatwiejszy jest film, bo się lepiej jakby fokusuje na jednym. Serial wymaga, to często do Agaty Kulszy dzwoniłam, żeby mi doradziła jak energię, nie wyczerpywać energii, bo ja się zapalam szybko, się spalam, a w serialu trzeba umieć jakby tą energię, siły utrzymać na dłużej, więc trzeba założyć, inaczej podejść do budowania takiej postaci w serialu, bo oprócz tego, że ty ją musisz wybudować, to musisz ją utrzymać przez długi okres czasu i nie możesz się tak szybko wyczerpać z tej energii, więc tutaj Agata mi dużo takich uwag dawała i ja korzystam z tej uwag na... Dobrze budować koalicję, także w świecie aktorskim. Zapraszam cię do mikrofonu, poprosimy o pytanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ślicznie wyglądasz. Dziękuję bardzo. I wzajemnie. Dzięki. Dało się gdzieś tam słyszeć i krążą opowieści o tym, że na przesłuchaniach, castingach, czy to przesłuchaniach do szkół artystycznych, czy na castingach już do filmów, czy do jakichś ról w teatrze, no w każdym razie do jakiejś roli, przepraszam. Osoby są proszone o to, żeby zagrać coś nietypowego, na przykład, nie wiem, piłeczkę kauczukową, coś w tym stylu. Jaka była najdziwniejsza rzecz czy postać, którą musiałaś zagrać i ewentualnie, jeśli byłabyś w stanie, to czy mogłabyś to od razu pokazać? Piękne pytanie. Nie wiem, czy pokazać, bo tak ja mam problem, jak ktoś mówi zagraj teraz, ale mogę ci opowiedzieć, że jak zdawałam do szkoły teatralnej, to nie miałam żadnego przygotowania aktorskiego i to, co oni mi tam na tych egzaminach kazali robić, było, wszystko było dziwne, na przykład wyrecytowałam Mickiewicza i nagle mówią, no to proszę teraz biegać w kółko, wystukiwać rydy disco i teraz jakby tego Mickiewicza pokazywać w sposób disco. Później miałam piosenkę Chłopiec z gitarą, no mówią, teraz proszę sobie wyobrazić, że jest pani zamknięta w szczelnie, w takiej strasznie małej łazience, pani się strasznie wstydzi i pani to śpiewa. Później mówią, proszę zareagować na coś, no to ja leżę, czekam i nagle wypada ktoś za kotarę i próbuje mi nóż wbić. Ja zaczęłam tak strasznie krzyczeć i w ogóle wszystko mi się wydawało takie dziwne, więc później na przykład były też w szkole teatralnej takie zajęcia, że na przykład każdy był jakimś gołębiem albo psem. No i te gołębie albo okazywały miłość, albo nie wiem, jakąś rozpacz, albo psy tak samo, że się w stosunku do siebie. I ty musisz to odgrywać. I to było dziwne, ale chyba polegało to trochę, czasami nawet były jakieś tak abstrakcyjne rzeczy, że biegasz w kółko, nie wiem, bądź kamieniem. I mi się wydaje, że chyba to polegało na tym, żeby się nie zastanawiać, tylko zrobić cokolwiek. I to było takie, no, też jak była fuksówka, to też jakieś były takie dziwne rzeczy wymyślane, że w pewnym momencie postanawiałam nie skończyć tej fuksówki, mówię, ja mogę tylko śpiewać, nie będę tych jakichś dziwnych zadań, bo na przykład przychodził jakiś starszy student, proszę teraz, nie wiem, zdechłą kuropatwę zagrać albo coś, no różne jakieś takie dziwne, wymyślałem sobie na poczekanie i ty to graj. I na początku sobie wyobrażam, co tu zrobić. Nie potrafiłam tak jakby spontanicznie wykonywać właściwie wszystkiego, po prostu otworzyć się. I to było dla mnie, do dziś to jest trochę dla mnie dziwne, ale dużo jest takich ćwiczeń, one chyba polegają na tym, żeby po prostu zrobić, nie wstydzić się, nie wiem, nic nie powiedzieć albo
zacząć krzyczeć, albo śmiać się, albo zmieniać te reakcje, ale zagrałabym ci teraz, ale strasznie się wstydzę, bo ja nigdy w życiu nikomu nie zagrałam, nic jak ktoś powie, zagraj teraz. Nie, nie dam rady naprawdę, no, także ja nie umiem tak, muszę tam iść na scenę, albo mieć jakieś zadanie, ale dziękuję ci za te pytania. Bardzo, bardzo fajne pytanie, jeszcze dodajmy może, że fuksówka to jest taki chrzest bojowy, no właśnie, taka fala w szkole teatralnej. Fala, w cudzysłowie, w szkole teatralnej. Asiu, słuchaj, jak to jest? Czy ty jeszcze chodzisz na castingi? Tak, nagrywam. Teraz dużo się nagrywa takie zdjęcia próbne. One odbywają się zdalnie. Zdalnie. Zwłaszcza na przykład, jeżeli teraz ostatnio nagrywałam taki casting, właśnie było bardzo dużo tekstu po francusku, no to chodziło, żeby to nagrać, jak taką dużą część tekstu ogarniam. Ale rzadko już. Raczej dostaję konkretne propozycje ról, albo na przykład spotkania z reżyserami, więc tych castingów jest bardzo mało, ale zdarzają się. Zdarzają się castingi, jest coraz więcej propozycji. Czy ty myślisz, że żeby funkcjonować w tym głównym nurcie światowych produkcji i światowego kina, trzeba mieszkać w jakimś szczególnym miejscu? Czy dzisiaj żyjemy w takiej rzeczywistości, że tak naprawdę tę światową karierę i światowe produkcje można robić, będąc zakotwiczonym w dowolnym miejscu na ziemi? Tak, najważniejsze jest mieć taką bazę, w sensie jeden punkt, który jest twoim domem. No. Czy twoją bazą jest Polska w dalszym ciągu? Warszawa jest bazą. Warszawa. Taką. Warszawa i tak, jest tą bazą, dlatego że na przykład jak się jakaś konkretna produkcja rusza, no to po prostu wylatuje się do tego konkretnego miejsca, tam się jest zainstalowanym, dostaje się mieszkanie, odpowiednich coachów, żeby pewne role przygotować i po prostu ludzie z całego świata przylatują. W Diedy było tak, że właściwie mi nawet było łatwiej być w Paryżu, bo na przykład cała ekipa ze Stanów Zjednoczonych mieszkała ponad rok bardzo daleko od swojego domu. Oni są bardzo do tego przyzwyczajeni, do tych podróży. Ale nie wiem, zdarza się film w Afryce, no przecież nie będziesz całe życie mieszkał w Afryce, żeby dostać film w Afryce. Jasna sprawa. Teraz dużo jest na przykład takich rzeczy, że mam na przykład takie propozycje, że są filmy francuskie, które na przykład w Polsce będą kręcone. W ogóle jest taka sytuacja, że na przykład sporo filmów było, które spadło w Stanach, bo tam jest bardzo ciężko z COVID-em i nie wiadomo, jak ruszy ta produkcja, więc paradoksalnie posiadanie tej bazy jednej psychicznie jest bardzo, bardzo ważne, bo trochę nie da się zaplanować pewnych rzeczy. Coś się zdarza i nagle wszyscy po prostu z rodzinami muszą, nie wiem, gdzieś jechać do jakiegoś miejsca i tam się instalować, żeby pewne rzeczy zagrać. Myślę, że ważniejsze chyba jest to, nawet ostatnio dostałam taką propozycję, żeby prowadzić zajęcia w szkole teatralnej w PWST właśnie z takiego trochę castingu, czy jakiejś takiej pracy międzynarodowej. Ja mówię, że mogę się tylko podzielić swoim doświadczeniem, bo żeby takim być pedagogiem i uczyć aktorstwa, to się nie nadaje do tego. Myślę sobie, że to jest najcenniejsze, jeżeli wiesz, no, ale najważniejsze mówisz, wiesz, o czym mówisz. No, najważniejsze są języki z tego powodu, że jak się jest dobrym aktorem i te emocje się dobrze potrafi przetwarzać, to teraz wszystko zależy od tego, jak szybko jesteś w stanie opanować rolę w obcym języku i szybko to przetworzyć sobie w głowie na emocje polskie. W kontekście akcentu, w kontekście odpowiedniej artykulacji, dostajesz trenera? Tak, zawsze jest coach, ale to zależy, mówię, to zależy od sytuacji, no bo na przykład jest aktor, który jest urodzony w domu, nie wiem, dwujęzycznym, no to w ogóle tutaj nie ma problemu takiego akcentu. Jeżeli chodzi o mnie, to są głównie role z akcentem, bo ja mam akcent i wiadomo, że nikt ci nie będzie proponował roli, nie wiem, z Francji, francuskiej, skoro mają super aktorki francuskie, albo z Ameryki proponowali ci rolę amerykanki, jak masz taki akcent, więc chodzi o to, że do jakiegoś typu ról jestem przeznaczona, pasuje, więc po tym ostatnim diedzie to na przykład Dani właśnie Dajlek Kocz mówi, teraz już jesteś gotowa, żeby bardzo dużą rolę zagrać w obcym języku z akcentem, jakąś wielką, ale już na tyle to pewne rzeczy poprzetwarzałaś, jak to robić, że poradzisz sobie z tym, bo no, to jest bardzo dziwne grać w obcym języku, z tego powodu, że jak się urodziłeś w Polsce i wszystkie twoje najgłębsze uczucia są po polsku, to nawet jak chodzisz na kursy językowe, to nikt ci nie powie, proszę teraz płakać po francusku, a teraz się śmiać po francusku, a teraz, nie wiem, rozpacz wyrażać. Raczej robisz dialogi, siedzisz, uczysz się języka i jeździsz gdzieś po świecie i mówisz, nie płaczesz w tym języku. To jest bardzo dziwne, tak właśnie, umieć to przetwarzać. Słuchaj, czy gdybym ci na przykład poprosił cię o to, żebyś zagrała płacz po francusku i płacz po polsku, to były zupełnie różne emocje? Nie, to jest tak dziwne, że zanim się to wkręcisz, zaczniesz te rzeczy wyobrażać. Potem oni wszyscy na ciebie czekają. Nie wiem, dziwne. Na początku strasznie wszystko tłumaczyłam na tych, a potem zaczęłam jakoś tak po prostu
jakoś bodźce, jakoś na bodźcach pracować. Nawet sama do końca nie wiem, jak to się odbywa, ale to jest dziwny proces wewnętrzny, niezidentyfikowany przeze mnie jeszcze do końca. Joanna, jak to jest, powiedz mi, w kontekście tych wszystkich propozycji, które przychodzą i tego życia, które czasami wywraca się do góry nogami? Ktoś kiedyś powiedział, hej, uważaj, o czym marzysz, bo to się wszystko może spełnić. No i jak zaczyna się spełniać, to jest tego bardzo dużo. Jak ważna jest dla ciebie intuicja w kontekście przyjmowania i podejmowania poszczególnych decyzji zawodowych? No ona jest gdzieś kluczowym takim elementem i jej się słucham. Odwaga, żeby słuchać siebie, bo to jest odwaga. To jest czasami trudne, bo wiem na przykład, żeby jakąś podjąć taką ważną decyzję, to nie mogę mieć za dużej ilości bodźców, ale często te decyzje to jest podejmowanie decyzji pod presją, czyli wszyscy czekają, że ma być już. I teraz jakby odrzucenie tego, że nie może być już, bo ty musisz czas, żeby się zastanowić, a często jesteś w przygotowaniu jakiejś innej roli, w procesie otwierania, a tu wszyscy czekają na jakąś odpowiedź, to jest bardzo trudny moment do podejmowania decyzji. Pamiętam, że taki jeden miałam, jak byłam w trakcie diety, dostałam jakąś super propozycję z Gwiazdami Amerykańskimi w lutym. I ja wiedziałam, że te zdjęcia są tak trudne, że nie mogę tej decyzji podjąć, żeby się zgodzić, bo posiadanie w głowie momentu, że po całej kampanii, po tym, że jest małe dziecko, że jesteś na planie po 12, po 16 godzin i ty jeszcze masz decyzję podjąć, że kończysz, żeby gdzieś wylecieć, to jest niemożliwe na ten moment. W związku z czym, że miałam tak mało czasu, to musiałam powiedzieć, że dziękuję, ponieważ w tym momencie nie mogę podjąć tej decyzji, a tam nie mogą czekać, bo to nawet z Andrą Holland gadałam, mówię, Jaśka, ja cię rozumiem, bo tak jest, jak ja nie przejmę za 3 dni, ma jakiś inny aktor amerykański tą rolę, więc kluczowe są szybkie decyzje i trudno jest czasami powiedzieć nie, ale potem w lutym, jak sobie pomyślałam, żebym miała wtedy tam być na tym planie, mówię, Boże, jak to dobrze, że posłuchałam swojej intuicji, a to nie było łatwe, no, więc nauczyłam się czegoś takiego. To jest zawsze trudne, bo tak. Jeśli, nie daj Bóg, coś nie pójdzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, to możemy winić tylko siebie. Tak, tak, ale to była dobra decyzja i dumna jestem, że taką podjęłam. Czy mamy kolejne pytanie? Zapraszam, że pana, a potem panią. Ja mam takie pytanie, bo zawsze lubię słuchać o różnych opowieściach zza kulis, ale też to, co się dzieje na planie. Czy było takie zdarzenie, któraś scena, która szczególnie zapadła pani w pamięci ze względu na, no, powiedzmy, trudność wykonania, albo że była takim wielkim wyzwaniem? Wiadomo, że szkoła aktorska przygotowuje w jakimś stopniu, ale czy nagle stanęła pani przed jakimś wyzwaniem takim, że o kurczę, jak to zagram? Albo czy coś takiego niesamowitego się wydarzyło na scenie, na planie filmowym? Miałam jedną taką trudną sytuację. Nie wiem, czemu się teraz przypomniała. To było, jak kręciłam film Hansen and Gretel i grałam jednooką wiedźmę wiedźmę bez oka generalnie, czy taką rudowłosą, więc miałam tą taką maskę potwornie zakrwawioną, wybudowaną. I tam mimo tego, że to była super produkcja, jakby Paramount Pictures, amerykańskie, wszystko niby tak tip-top porobione, była taka mała dziewczynka. Miałam z nią scenę. I nagle jest coś takiego, że po prostu gram tą scenę, ona wpada w takie straszliwe spazmy płaczu. I nagle ktoś ją tam zabiera i mówi, przepraszam pani Joanno, to nie jest profesjonalna aktorka. I wtedy ja tak strasznie się zdenerwowałam i nie wiedziałam, co z tym zrobić. I nagle przyszła mi do głowy taka myśl, mówię, poproszę, żeby przynieśli mi iPada z kampera, bo ona chyba nie rozumie różnicy, jak kim ja jestem, a że boi się tej czarownicy, naprawdę, i cała się trzęsie. I wtedy przynieśli mi tego iPada i ja po prostu tak odchylałam się od niej i mówię tak, zobacz, tu na iPadzie to jestem ja, widzisz, patrz, taki mam głos, a to jest taka maska, którą mi założyli. I chyba tak z 10 minut z nią przeprowadziłam taką rozmowę i potem przytuliłam ją, potem zagrałyśmy tą scenę, nie było żadnego problemu, ale potem nie mogłam szczaić. Jak w ogóle, oni mogli mi coś takie powiedzieć, że to nie jest profesjonalna aktorka, że to tak byłam zdziwiona tym i to było takie dla mnie trudne przeżycie, a drugie miałam też tam na planie takie trudne, jak to trzeba ufać sobie. Też miałam taką przygodę z kaskaderami, no bo jak to w koprodukcjach, każdy mówi ten po niemiecku, ten po angielsku, niby wszyscy rozumieją, ale potem okazuje się, że mówi się, że się rozumie, ale się nie rozumie. Ja wtedy jeszcze miałam taki ten angielski na słabym poziomie i stwierdziłam, że skoro komunikuję się tak i nie znam wszystkich słów, to generalnie będę mówiła, że wszystko jest świetnie i nie będę sprawiała żadnych problemów, żeby nie musieć wchodzić w te jakieś meandry ciężkich rozmów, a co mi się nie podoba, czy coś, i wszystko super, super. Będę jak czasami nie rozumiałam, okej. I pamiętam, mam taką scenę, że leżę i nade mną przyjeżdża taka klatka.
I tam miałam wszystko ustalone z kaskaderami, kiedy wstaję, kiedy... I nagle tak jestem w tym ujęciu i nie wstałam, bo ta klatka jakoś tak... Ja się tak przestraszyłam. I oni przychodzą, dlaczego nie wstać? Ja mówię, no bo mi się wydaje, żeby mnie w głowę uderza. Nie, tu jest wszystko ustalone i w ogóle... Ja mówię, dobra, bez sensu, boję się, coś mi odbiło. I nagle ma być przed drugim ujęciem i nagle przychodzą, że jednak nie i mówią, żebym wszystko robiła inaczej, czyli w stosunku do tego, co czuła moja intuicja. I później się okazało, że kierowniczką planu była Niemka, która nie do końca zrozumiała od kaskaderów amerykańskich, o co chodzi, więc przekazała dalszemu departamentowi jeszcze coś innego i każdy miał inne rozumienie danej rzeczy. Więc potem, jak wróciłam do hotelu, to mówię, przecież mogłoby mi odciąć głowę na przykład. Tak. I od tego, i tak się popłakałam od tego czasu, mówię, nie, to już jest za dużo. I potem miałam taki, to jest teraz śmieszne, wtedy mi nie było do śmiechu, ale generalnie robiłam coś takiego, że na głos mówiłam i tylko słuchałam kaskaderów i na głos mówiłam, że jak oni mi tłumaczyli coś, to ja na głos mówiłam, czy na pewno, że rozumiem dokładnie te jakieś niuanse, bo to przecież są jakieś centymetry, to są jakieś takie bardzo precyzyjne rzeczy. I od tego momentu, w ogóle jak kręcę z kaskaderami, to nigdy nie chcę mieć jeszcze pomiędzy jakieś osoby, tylko jestem z nimi w ścisłym kontakcie, nawet tu na planie w Polsce. Więc ja wolę od ciebie usłyszeć, kiedy tam mam tą nogę, kiedy mnie uderzają, bo to są tak precyzyjne rzeczy, że jedna rzecz niezrozumienie, i tu wyszedł taki kompleks, że bo się ci wydaje, amerykańscy kaskaderzy, to po prostu na pewno ci się nic nie może stać. Nie, zawsze ci się może coś stać i trzeba znowu zawierzyć tej swojej intuicji i nie wiem, czy to jest odpowiedź na to pytanie, ale tak mi się to wiesz, przypomniało. Jest, brawo. Zapraszam. A ja was też. Dziękuję bardzo. Tak, wspominała pani przedtem o tym jakby zahartowaniu przez polskość, o to, że tak, jednak my jesteśmy często bardziej przygotowani pod względem umiejętności języka. I wielofunkcyjnie i zadaniowo w ogóle. Zawsze cztery prace Polak jest w stanie wykonać, a na przykład w Ameryce to by cztery osoby wykonywały od tego, a my po prostu jakby dajemy radę z tym wszystkim sami. Chciałam zapytać o jakąś taką jedną poważną zaletę polskiego kina, której nie może pani odnaleźć w zagranicznym kinie i odwrotnie, czego polskiemu kinu brakuje? Ja bym jakby polskie kino włączyła w europejskie kino, bo to jest jakby w ogóle sposób jakby podejścia, kręcenia filmów jest inny niż to podejście amerykańskie. I to bardzo było takie wyraziste, jak pracowałam przy serialu The Eddie, dlatego że było dwóch reżyserów amerykańskich i dwie reżyserki europejskie. Na przykład drugi, trzeci blok to były reżyserki europejskie. Dla mnie to był bardzo bliski sposób funkcjonowania z nimi, komunikowania się, budowania roli. A pierwszy i czwarty to był taki system amerykański, który był bardzo mi obcy, bo on jest oparty na strasznej ilości asystentów. I na przykład ja miałam na przykład takie problemy na początku, żeby zapytać się coś drugiego reżysera, bo drugi reżyser to jest taki prawa ręka pierwszego reżysera, czyli ogarnia drugi plan, mówi co się dzieje, jest w kontakcie z kierownikiem produkcji, żeby wszystko się toczyło odpowiednio. To żeby iść go o coś zapytać, to trzeba było zapytać tej jednej osoby i do niego była kolejka pięciu osób. Więc ja potem mówię tak, to samo czekanie na tą odpowiedź zajmuje więcej niż jakbym te trzy rzeczy tam nakarmiła dziecko, ściągnęła pokarm czy coś, a nie czekała, czy mogę wyjść. I potem tylko tak pamiętam, omijałam te wszystkie osoby i mówię, robię to i to, wychodziłam, bo szybciej mi to zajmowało niż czekanie, ale musiałam się też potem nauczyć, że kończy się ujęcie, nie tylko reżyser do ciebie podchodzi z uwagami, bo w Polsce czy w Europie jest tak, że reżyser idzie do ciebie, bezpośrednio ci mówi, a to na przykład jest tak, że kończy się i przychodzi tak, asystent od tego, ten od muzyki, ten od tego, i wszyscy naraz mówią ci uwagi, ten kończy, następna osoba, trzecia, czwarta, piąta, szósta, ty musisz zebrać te siedem uwagi, zagrać, więc to ten system asystencki, taki produkcyjny, to jest taka machina. Tak, no czyli każdy ma swoje miejsce w szeregu. Jest tak, to jest bardzo takie... To jest taka machina trudna i musiałam się tego nauczyć i to zajęło mi trochę czasu, więc później jak przyszły reżyserki europejskie, to czułam się tak normalnie. Czyli kino europejskie jest trochę bardziej intymne? Tak, intymne, jest bardzo silna więź z reżyserem jest dużo prób czytanych, jakby on... Jest relacja. Jest relacja i on ma z tobą bardzo taki bezpośredni kontakt. Nie wiem, jak to wygląda wszędzie, bo nie mam takiego dużego doświadczenia z Amerykanami, no to moje pierwsze to jest właśnie z Damianem Chazellem, później robiłam taki serial Hannah, to z reżyserką byłam amerykańską, ale to nie była taka duża rola, no i ale jakbym miała tak patrzeć na to, może po prostu jest mi bliższe europejskie, no bo jestem Europejką i w tym jestem wychowana, bo dla mnie to było
miłe, a na przykład dla aktorów amerykańskich, dla nich to był ciężki sposób pracy. Oni woleli w tym swoim systemie, czyli jest jakaś różnica. Często też na przykład aktorzy amerykańscy przygotowują rolę z coachami wcześniej. Czyli na przykład tak jak jest, nie wiem, w teatrze, no to rzeczywiście pracujesz 3 miesiące nad rolą, robisz to tak samo w Polsce. No nie masz coacha, żeby rolę przygotować, a tam jest w tym systemie to bardzo popularne, że aktorzy mają swoich coachów wcześniej, pracują nad tą rolą i przychodzą z gotową rolą do reżysera, więc dużo jest takich specjalistów od różnych rzeczy. I ja myślę, i mi to, mnie to trochę mi się w głowie mąci od tego, szczerze powiedziawszy. To jest bardzo ciekawe i w ogóle bardzo dziękuję za to pytanie, dziękujemy, bo bardzo ciekawe pytanie i też myślę sobie, że być może dlatego też jest tak, że gwiazdy europejskie czasami no dłuższy czas przecierają tę drogę do kina amerykańskiego, podobnie jest z reżyserami europejskimi, ale też odwrotnie. Gwiazdy amerykańskie nie zawsze odnajdują się na planie europejskich produkcji, podobnie z reżyserami. Faktycznie to są chyba trochę dwa światy. Jest jakaś różnica w tym budowaniu. I jak ostatnio właśnie rozmawiałam z Deni, bo ona jako coachka francusko-anglojęzyczna do wszystkich aktorów w D&D właśnie powiedziała, że no pogratulowała mi, że mówi, ty byłaś bardzo otwarta, bo potrafiłaś się bardzo jakoś szybko dopasowywać do różnych sytuacji i byłaś w stanie przeprowadzić tę postać przez tak 4 różnych reżyserów, bo to było jakąś taką trudnością i z perspektywy czasu sobie tak myślę, że faktycznie nie zawsze będzie tak ciężko, ale muszę tutaj przyznać, że Damian Chazelle był strasznie mnie wzruszył, bo jak skończyliśmy ten blok pierwszy i tam właśnie pokazywał mi jakieś materiały, to mówi: Aśka, nie przejmuj się, ty jesteś bardzo dzielna, bo masz najtrudniej z wszystkich, bo tak, jest, 2 języki są twoimi obcymi językami. Jeszcze cały czas musisz być, cały czas albo w departamencie muzycznym funkcjonować, który ma swoją tam organizację, a jak kończyć, to być w departamencie aktorskim. Jeszcze jesteś z takim, właściwie to było najmniejsze mówimy dziecko na planie w ogóle. Mówimy cały czas o jednej produkcji, o departamencie aktorskim, departamencie tak, muzycznym. Tak, i jeszcze tym, domu, gdzie jest mały człowiek, produkcji. Jeszcze i masz, logistyka domowa. Domek, camper, whatever, gdzie jesteś mamą i czeka na ciebie ja. No. I jeszcze do tego dochodzą 2 obce języki, tak, które nie są to twoje. Jakiś słuchaj, jesteś nie, siłaczką i w ogóle nie mam pytań, ale nam... pytania są od internautów. Poproszę o kolejne. Są pytania od internautów i faktycznie bardzo dużo ich słynęło. No wszystkich dzisiaj zadać nie możemy, ale uwaga, to jest pytanie od Oksany, która zadała je na Facebooku Poland Rock Festival. Czy całowanie na planie na przykład z Tomaszem Kotem było w pewien sposób dyskomfortem i czy mąż nie był może zazdrosny? Nie, nie było, ale takie sceny to mogę ci powiedzieć, że zawsze są trudne, bo to jest tak, człowiek się wstydzi, krępuje, a z drugiej strony musi ponad tym wstydem być i zagrać rolę miłości, czyli jak ludzie się kochają, to się nie wstydzą. Więc to jest zawsze takie nakładanie tego, co masz zagrać, na twoje osobiste skrępowanie. To nie lubię takich scen, ale cieszę się, że to autentycznie wyszło. A Tomek jest wspaniały. Mamy sceny oczywiście pocałunków, ale są też sceny seksu. Wiele o tym się mówi, pisze się i rozmawia o kulisach tego rodzaju scen filmowych. Czy to prawda, że zazwyczaj no, ekipa zapewnia wam maksymalny komfort, że znikają wszyscy tak, niepotrzebni? Tak, jest okrojona ekipa, tak, nie ma żadnych zdjęć, jest tak do minimum okrojona ekipa, żeby się czuć intymnie, bo wszyscy wiedzą, że to jest zawsze trudne, krępujące. A ekipy się bardzo tak zachowują godnie i sami też są skrępowani, w sensie takim, że wiedzą, że to jest trudne dla aktorów i tym swoim takim milczeniem, nieobecnością i okrojeniem ekipy wiedzą, że to jest zawsze trudny dzień zdjęciowy, więc ze strony ekipy czuje się taki szacunek że, i skalę trudności, że to jest zawsze ciężkie. Ja myślę sobie, że to jest w ogóle niesamowita podróż, kiedy wchodzisz na pokład danej produkcji. To zawsze jest podróż, tego ci życzę, żeby zawsze była z happy endem. Zawsze jest określony czas, kiedy ta podróż się kończy. Ludzie się bardzo zżywają. Też myślę sobie, że bardzo często poszczególni członkowie ekipy zastępują sobie najbliższych. Tak, bo jest i tak rodzą na planie, się wtedy tak? również romanse. Które gdzieś tam są naturalnym biegiem no, rzeczy. To mogę ci powiedzieć, że ja na przykład staram obserwowałaś się... Obserwowałaś takie rodzące się uczucia na planie? No, pewnie, że tak, ale to tak nie ma co w to wchodzić. Ale dużo takich się sytuacji zdarza, ale... ale gdzie poznałeś swojego męża? Ja swojego na planie, tak. Ale chciałam powiedzieć o innej rzeczy, że ja trochę podchodzę, że mi się wydaje, że...
Ja sobie tak to porównuję, bo nawet jak nieraz miałam takie różne role trudne do przygotowania, czy jakoś to analizowałam psychologicznie, to wydaje mi się, że plan filmowy to jest taki dziwny rodzaj, mówię tu w przenośni, jakby takiej terapii grupowej. Czyli ludzie są bardzo blisko siebie, zastępuje ci to totalnie życie, ale to są obcy ludzie, jesteś w pracy. I teraz, jeżeli ty się do tego nie przywiązujesz, tylko wiesz, że to jest praca, to kończysz, wiesz, że jest efekt odstawienia, jest ci bardzo smutno, czasami jest jakaś przyjaźń, która przetrwa, ale generalnie ci wszyscy ludzie odchodzą i idą na inny plan. Jeżeli ty się za bardzo żyjesz... Się wtedy, kiedy idziesz zbyt głęboko tak, w te relacje. Tak, wtedy to nie jest dobre, więc po prostu ja sobie założyłam, że w takiej terapii grupowej też ludzie się zżywają, potem każdy idzie w swoją stronę, bo musiał coś tam przepracować. Więc wydaje mi się, że to jest coś takiego, że to są takie czasami fałszywe relacje, fałszywa bliskość, bo ona jest na potrzeby wytworzenia pewnej roli. To nie są twoi przyjaciele i jak się tego nie zrozumie, to może być czasami bardzo ciężko, bo to są ludzie, z którymi pracujesz, którym ufasz, może specyficzni. Może być boleśnie, więc lepiej założyć, że nie możesz się do tego przywiązywać. To jest tymczasowe po prostu. Czyli na planie nie jesteśmy jedną wielką rodziną. Jesteśmy rodziną filmową, nie, jesteśmy rodziną filmową, tak bym to nazwała. Słuchaj, a jak wygląda praca na planie z rodziną prawdziwą? O Boże, to jest straszne. Słuchaj, właśnie tak się, wiesz, sobie myślę, że jedni chwalą, drudzy nie do końca. Jak nie. To wygląda w twoim przypadku? No myśmy pracowali z Maćkiem przy Disco Polo. Z mężem. No to tak, z mężem. To ja, żeby w ogóle przetrwać, to musiałam sobie powiedzieć, to, teraz się śmieję z tego, ale mówię tak, Maciek, musiałam sobie powiedzieć w głowie, że na okres tego filmu rozwodzę się z tobą teraz. Jesteś moim mężem, jesteś reżyserem. I jak sobie to powiedziałam, to mi było o wiele łatwiej. Na szczęście, każdą wolną chwilę byłam na innym planie, o mnie się nie martw. To mnie uratowało, bo jakbym była z nim cały czas, to bym chyba nie wiem, to by była katastrofa. Ty się z nim w głowie rozwiodłaś, a czy on się... A potem się z powrotem złączyłam. A czy on się w głowie rozwiódł z tobą? Nie wiem, ale nie było mu też łatwo, ale potem jak ja sobie to powiedziałam i się zachowywałam jak prawowita aktorka, a nie żona na planie, to już było o wiele mu łatwiej. Ale starałam się też tak trzymać z aktorami. Cały czas uciekałam od monitora, gadać z innymi aktorami, tak jak na każdym innym planie, ale na pewno bardziej przeżywałam, bo no wiadomo, jest rodzaj taki, że przejmujesz się o męża, no po prostu się zwyczajnie przejmujesz, więc to trzeba było tak stłamsić sobie, to był trudny proces. No a potem masz dom. A nie, wtedy w ogóle nie było domu, wtedy ja byłam na planie w innym mieście, on w innym, więc to nawet dobrze, że tak było. Kochani, mamy 5 minut, zapraszam panią w cudownym stroiku ze słonecznikami na głowie. To jest ten moment, zapraszamy cię do mikrofonu, jest cały twój. Cześć. Cześć. Było o wstydzie, ale nie chciałam zapytać o całowanie się, czy o takie sceny. I też nie chciałabym zapytać o nagrywanie scen nagich, tylko chciałabym zapytać o przygotowywanie się tak w głowie, o samo przygotowywanie się w głowie, co trzeba, albo co robisz, żeby nie czuć się jakoś źle, albo żeby... Wyglądało to naturalnie na ekranie później. Mówisz o tym, jak jestem na planie, co robię w głowie, żeby to wyglądało naturalnie na ekranie? Przed pójściem na plan i w trakcie też. Ja się założyłam taką metodę teraz, żeby próbować być tu i teraz. To znaczy przed filmem jak najwięcej takich przygotowań wykonać. Kim jest ta postać, spotkań z reżyserem, włosy, kostiumy, bo kostiumy bardzo budują postać i ona mi pomaga wczuć się w nią. Czyli wchodzisz w rolę. Wchodzę w rolę, ale potem już na planie to bardzo dobrze zadziałało w Zimnej Wojnie. Jak jest ten bardzo dobry okres przygotowawczy, to starać się być na tyle skoncentrowanym, że jeżeli do ciebie reżyser mówi to, czego od ciebie oczekuje, to nie być myślami gdzieś indziej, nie analizować, co się stało w poprzednim dublu, tylko się maksymalnie otworzyć, próbować to zarejestrować, skupić się i w tym kolejnym dublu to wykonać. Dlatego, że twoją postać prowadzi reżyser. On ją widzi. Niektórzy pokazują duble, a niektórzy nie. I on po prostu widzi przebieg, ma jakąś wizję i czegoś od ciebie oczekuje. Czyli ty musisz być takim trochę medium reżysera, trochę jakby wtopić się w jego myśli, próbować odtworzyć twarzą, emocjami to, czego on od ciebie oczekuje. I moim zdaniem to jest tylko możliwe, że jest się skoncentrowanym i się rozumie, co trzeba wykonać. Bo jak się zaczynają potem dygresje, coś źle zrobiłam, poczucie winy, to 10 dubli nie grasz tego, tylko twoje myśli, aha, Boże, coś jest ze mną nie tak, złą minę zrobiłem. I często tak aktorzy mają, że nie potrafią się sfokusować jakby na tym dublu,
bo potem czas minie i jeżeli minie godzina i tego nie skręciłeś, to już reżyser musi kręcić kolejną scenę, czyli twoja szansa minęła. To jest trudne strasznie. Czyli to troszkę brzmi tak, jakby ta scena naga wyglądała tak, nagrywana była tak samo, jak każda pozostała, prawda? Nie, to ja myślałam, że pytasz mnie ogólnie, o jakby ogólną grę. Jeżeli chodzi o sceny nagie, no to jest okropny stres przed. No właśnie. Więc wszyscy są zdenerwowani od rana. Każdy już chciałby mieć to za sobą, no ale trzeba to nakręcić. Wszyscy się w miarę wstydzą, no reżyserowi też tak głupio, aktorom głupio, no ale wszyscy muszą jakby nabrać powietrza. A mistrz oświetlenia jest wyjątkowo ważny tego dnia. Ogarnąć się, zrobić to. I to, co ja robiłam na przykład w Zimnej Wojnie, to cały czas miałam monologi wewnętrzne, popisane, poprzeprowadzane, czyli ty nie możesz zagrać twojego osobistego wstydu, musisz jakby wiedzieć, co to jest za postać, jaki to jest moment w filmie, że to jest jakiś rodzaj wielkich miłości, pasji i ty to masz zagrać, a nie to, że wszyscy są od rana zdenerwowani, ten musi oświetlić i w ogóle wszyscy są spięci, tylko stworzyć taką atmosferę, żeby pozwolić wybrzmieć tej parze, tej relacji, że to jest po coś, że to jest ważne, żeby opowiedzieć tą historię, że ludzie w kinie będą się wzruszać, a nie widzieć, że aktor coś nie domaga. I myślę, że to też jest szalenie istotny wątek, że przecież zazwyczaj sceny miłosne gramy z partnerem lub z partnerką, więc ta chemia i to, żeby jedno drugiemu pomagało na planie, jest równie istotne. Nawet chodzi, żeby się wesprzeć w zaufaniu, że to jest rola, że to nie jest nic związanego z twoimi prywatnymi emocjami i nie możesz przekroczyć granicy właśnie takiej, o której mówisz, że ludzie niektórzy popadają w jakiś romans czy coś, bo nie są w stanie oddzielić tego, że to nie jest życie. I teraz no, oczywiście to nie chodzi mi, żeby mi to ocenić, ale jeżeli masz takie zaufanie, jak my z Tomkiem mieliśmy, że jesteśmy kolegami, ja mam swojego męża, on ma swoją żonę, że ich szanujemy, kochamy, a tu mamy zagrać jakąś wielką miłość, która nie jest naszą miłością, mamy jak brat i siostra, tylko musimy zagrać z Ulej Wiktora. Więc, ale to było wspaniałe, bo Tomek jest bardzo świadomy i myśmy byli super przyjaciółmi i takimi bratem i siostrą podczas tych zdjęć, a zagraliśmy super jakby taką parę, której widać tą pasję, miłość i jesteśmy dumni, bo to było mega profesjonalne. Bardzo dziękujemy za to pytanie. Jasiu, no, nasze spotkanie dobiega końca. Ja mógłbym z tobą rozmawiać bardzo w nieskończoność. Mam nadzieję, że nie ukradłem ci zbyt wiele energii. Nie, absolutnie. Chciałem zaraziłeś mnie energią. Tak że... Panie i panowie, Joanna Kulik, Akademia Szkół. Dziękuję wam bardzo, dziękuję serdecznie. Ale to może skończyć. Dziękujemy. Wielkie brawa! Jeszcze większe! Jeszcze większe! Takie brawa! O, przepraszam. Żebyście przytuliła do Polski. O, z Jasiem się przytulimy, tak. Która jest naszą piękną Polską. To powieś obok wszystkich swoich pięknych trofeów, Jezu, czyli dziękuję obrazek bardzo. Z komunii tam obok tego mężczyzna zawiesi. Tak. Marcin, ty też dostajesz? Bardzo dziękuję. Kolejne w kolekcję. Dziękuję bardzo. Od nas się wychodzi super, z torbami. Super, na zakupy bardzo dobrze przyda mi się. Joanna Kulik, wielkie brawa. Raz dziękuję jeszcze. Bardzo. Piękna rozmowa. Dzięki. Bardzo, słuchajcie, dużo niesamowicie dobrych wiadomości, ale także dużo cudownych rad. W związku z tym wielkie, wielkie, wielkie brawa nasze ASP dzisiejsze.